kupuje, to biorą dyżury dodatkowe i po prostu są obciążone dodatkową pracą. To jak ja bym pracowała 120 godzin tygodniowo, to też bym zarabiała ho-ho. O tych pielęgniarkach. No ale z drugiej strony, jak rozumiem, nie sięgając powiedzmy 25 lat wstecz, ale paru lat wstecz, Centrum Zdrowia Dziecka było placówką bardzo zadłużoną. I stąd problem. Skąd ten dług? Ten dług zaczął, to znaczy tak, 17 lat temu, kiedy weszła reforma ochrony zdrowia, weszły kasy chorych, stawki, szpitale zaczęły zarabiać za to, co wykonały. Tutaj popełniono pierwszy błąd taki, że zlikwidowano tak zwane poziomy referencyjne. To znaczy szpital wyższego stopnia, wykonujący cięższe rzeczy do zrobienia, zajmujący się znacznie ciężej chorymi dziećmi, dostawał w punktach jakby